pierwsza dekada lipca. Więc to się stało na przestrzeni ostatnich 100 lat. Pod pretekstem przychylania nam nieba, nasi dobrodzieje, w cudzysłowie, pozbawili nas podstępnie władzy nad bogactwem, jakie wytwarzamy. I reforma państwa powinna iść w tym kierunku, żeby tę władzę nad bogactwem ludziom przywrócić. Żeby przywrócić władzę nad bogactwem. Jak to wygląda? Jak to wygląda technicznie, czy powiedzmy modelowo? Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, już nie żyjący, zastanawiał się kiedyś, ile jest sposobów wydawania pieniędzy. Wielu ludzi myśli, że bardzo dużo. Ale nie, tylko cztery. Tylko cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na nas samych. Co się wtedy dzieje? Wydajemy oszczędnie, bo to nasze pieniądze, i przede wszystkim wydajemy celowo, dlatego że doskonale znamy nasze potrzeby. Drugi sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. Wtedy nadal wydajemy oszczędnie, ale już nie tak celowo, bo potrzeb tego drugiego już nie znamy tak dokładnie jak swoich. Każdy, kto prezent kupował, wie, jak łatwo się go mylić. Prawda? To jest właśnie to. Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na siebie samych. Aha, wtedy sobie nie zajmujemy, prawda? Niech się martwi ten właściciel pieniędzy, ale przynajmniej wiem, na co je wydajemy. Kupujemy to, co chcemy. I wreszcie czwarty sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Ani oszczędnie, bo to nie nasze. Ani celowo, zwłaszcza jak tych innych jest 38 milionów. Więc jak to wygląda od strony, że tak powiem, proporcji? W trzeci sposób, państwo wydaje pieniądze w sposób trzeci i czwarty, bo nigdy nie ma własnych, zawsze ma cudze, czyli nasze. Kiedy w trzeci sposób? Kiedy przy pomocy tych cudzych pieniędzy, czyli podatkowych, finansuje tak zwane własne potrzeby państwa, których wspólnym mianownikiem jest przemoc. To są tak zwane własne potrzeby państwa. Ich wspólnym mianownikiem jest przemoc. Co to jest? To jest wojna i siły zbrojne. To jest bezpieczeństwo wewnętrzne i wszystkie policje i agenci tam i tak dalej. To jest wymiar sprawiedliwości, bo wprawdzie sędzia nikomu nie dusi na sali, ale jak powie, że był dusi, to tam chętnie uduszą, prawda? Albo zastrzelą, albo tam skatują i tak dalej. To jest polityka zagraniczna, bo wprawdzie to dyplomacja, to państwo wiecie, hajlarza wątą, ale za tym musi iść siła, bo jak siły nie ma, to nie wiem, czy jeszcze jest to w Muzeum Wojska Polskiego, ale kiedyś było tam na dziedzińcu takie lufy francuskich armat. Jeszcze musiały być oblane przed rewolucją francuską, bo potem jakiś fanatyk Messon skuł lilię bourbońskie, ale napis zostawił. Napis zostawił, a napis miał ultima ratio, to znaczy ostateczny argument. Otóż w dyplomacji można używać argumentów rozmaitych, lepszych i gorszych, ale jak ktoś nie ma argumentów ostatecznych, to żeby przemawiał językiem aniołów, to nikt go nie będzie słuchał. To znaczy, będzie go słuchał, ale jednym ucha będzie go słuchał, drugim wypuszczał. Musi być ten ostateczny argument. No i więc to polityka zagraniczna i administracja prywatna musi tym wszystkim zarządzać. I to jest, to są te własne potrzeby państwa. I w warunkach polskich na własne potrzeby państwa idzie około 20% wydatków państwa. Reszta pieniędzy jest wydawana w sposób czwarty. To znaczy ten najbardziej marnotrawczy. No i tu są różne opinie wśród naszych umiłowanych przywódców. Jedni powiadają tak, a no bo to złodzieje tam się przy tym kręcą. Być może, że to prawda, oni tam bliżej są, to lepiej wiedzą, kto tam się przy tym kręci. Ale gdyby nawet złodziei nie było,
to ten sam sposób jest z natury marnotrawczy. Więc zamiast tam go udoskonalać, bo to by końca ten nie będzie, trzeba ten czwarty sposób zlikwidować. Po prostu. A te ogromne pieniądze, które są marnotrawione, przesunąć do sposobu pierwszego, kiedy wydajemy własne pieniądze na siebie samych. To znaczy przestać odbierać ludziom pieniądze. Czyli przywrócić im władzę nad bogactwem. I jeśli można coś Państwu doradzić, to tego się domagajcie i z tego rozliczajcie umiłowanych przywódców, bo inaczej to oni nas będą wodzić za nas. Bo inaczej to będą nas wodzić za nas i to będzie taka mordęga nieustająca. Proszę bardzo. Tu pytanie. Słuchacz list pyta tak, czy Polska będąc członkiem Unii Europejskiej może być silnym, suwerennym państwem, zakładając uczciwe rządy? Chodzi mi o to, że powikłani jesteśmy wszystkich przepisów i dyrektyw unijnych, głównie wzdolnych. Proszę Państwa, już nie chodzi o to, bo ja tych wszystkich dekretów i tych wzdłuż to nie znam, to życia nie starczyło się z tym zapomnieć, to nie ma takiej potrzeby. Warto takim aktem prawno międzynarodowym, który określa naszą suwerenność, nasz status, to jest traktat lizboński. To jest traktat lizboński. I traktat lizboński na temat suwerenności się wypowiada. Jeśli Państwo pozwolicie, to zreferuję to. Traktat lizboński formułuje zasadę przekazania, z której wynika, że Unia Europejska, jako ten odrębny podmiot prawny narodowego, ma tylko takie kompetencje, jakie przekażą mu państwa członkowskie. To znaczy, że z tej formuły, z tej zasady przekazania wynika, że suwerenność polityczna w Unii Europejskiej na podstawie traktatu lizbońskiego jest podzielona. Bo Unia Europejska, władze Unii Europejskiej już same decydują, jaki użytek zrobią z kompetencji przekazanych, gdzie w tym zakresie są suwerenne. Ale państwa członkowskie tak całkiem suwerenności pozbawione nie są, bo to one jednak decydują, które kompetencje przekazać, a których nie. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak jest. Tak jest. Tak funkcjonowała Europa w średnim wieku. Na tym właśnie polegał feudalizm polityczny, że suwerenność była rozproszona, podzielona. Wyjaśnię to na przykładzie. Otóż władca był teoretycznie właścicielem całego państwa. Jeżeli jednak wydzielał lenno ze swojego terytorium, obdarzał tym lennem swojego wasala, to ten wasal miał różne zobowiązania wobec swojego suzerena. Administracyjne, polityczne, fiskalne, moralne nawet. Ale ten suweren nie tracił własności. Nadal był właścicielem całego państwa. Jednak nie wtrącał się w administrowanie lennem. Już ten wasal był w tym zakresie suwerenny. Już mu się, chyba że się zbuntował przeciwko temu suzerenowi, no to tak jak wuj gdański się zbuntował przeciwko królowi polskiemu, to król posłał wojsko, obcięli łeb i tyle. I to tak się to skończyło. Jeżeli na terenie Lenna były miasta, to miasta miały własne prawa, prawo magdeburskie w średniowieczu, własne władze. Mogły nawet karę śmierci stosować. To się jeszcze w staropolskim języku zachowało, że sprowadzają Magdeburgię. Znaczy Katarzyna tam pomocniku. Jeżeli na terenie miasta był uniwersytet, to on miał autonomię, władze miasta się nie wtrącały w zarządzanie uniwersytetem. Jeszcze ślady tego są niewielkie, ale jeszcze tam są. No i wreszcie taki słodych menadżerki, czyli Kościół katolicki. Miał własne prawa, własne sądownictwo. W średniowieczu na przykład osoba duchowna nie mogła być pozwana przez sąd nawet w sprawie cywilnej. Dzisiaj już może, ale sądownictwo, więc całkiem spory zakres suwerenności. Więc na tym właśnie polegał feudalizm polityczny, że suwerenność była podzielona. Więc jak raz tak mogło być, to może i być drugi raz. Prawda? Raz się udało, to może się uda drugie. Ale traktat lizboński formuje drugą również zasadę, mianowicie zasadę lojalnej współpracy, która mówi, że państwo członkowskie
musi powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Ponieważ chodzi o cele Unii Europejskiej, a nie cele żadnego z państw partykularnych, to jest oczywiste, że ocena, czy jakieś działanie mogłoby zagrozić tym celom, czy nie, należy do władz Unii Europejskiej, niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych. I władze Unii Europejskiej mogą zmusić każde państwo, żeby pewnych rzeczy nie zrobiło. A jak nie chce się posłuchać, to mogą je oskarżyć do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, którego orzeczenia mają dla państw członkowskich moc źródeł prawa. Więc problem polega na tym, że zasada lojalnej współpracy praktycznie przekreśla zasadę przekazania. I to oznacza, że z chwilą ratyfikacji traktatu lizbońskiego weszliśmy na drogę wypłukiwania systematycznego, wypłukiwania suwerenności politycznej z państw członkowskich z wyjątkiem jednego państwa. Republiki Federalnej Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że Republika Federalna Niemiec, zanim ratyfikowała traktat lizboński, przeprowadziła pewną operację. Mianowicie Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe nakazał uchwalenie pewnej ustawy organicznej i to był warunek ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez prezydenta Niemiec. Ta ustawa organiczna mówi tak, że żadne prawo nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez uprzedniej zgody obydwu izb parlamentu, czyli Bundestagu i Bundesrata. Jakie są praktyczne skutki tego zastrzeżenia? Ano takie, że Republika Federalna Niemiec może forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie legislacyjne, które w rezultacie wejdzie w życie na terenie wszystkich krajów członkowskich, a w Niemczech nie. To znaczy, że Niemcy jako jedyne państwo zachowują polityczną suwerenność. I taka jest odpowiedź na to pytanie. Panie redaktorze, w ramach takiej współpracy, jak pan mówi, chciałbym i poprosić dwóch kierowców, mianowicie SEAT o numerach rejestracyjnych SO8905F i drugiego pana, to jest Jaguar SO4081A, żeby na chwileczkę wyszli i przeparkowali, bo nie mogą konsumenci wyjechać, że tam pół godziny czekają, ale myślę, że... Dziękuję bardzo, przepraszam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Teraz mamy taki przykład, że pochodziło o takie wartości chrześcijańskie i gdzie to są promowane w telewizji, że powiedzmy ksiądz, że wśród pedofilów księża się zdarzają, że zaczynają tak właśnie zachować naszą wiarę. To jest tych fundamentów, na którym powiedzmy nasza cywilizacja europejska i nasz kraj powstał. To takie moje pytanie, jak by pan widział taką naukę społeczną Kościoła, żeby powiedzmy ludzi z powrotem przyzwyczaić się do tych korzeni, które na tym powstali. Proszę Państwa, no, już powiem tak. Unia Europejska jest eksperymentem potrójnym, realizowanym jednocześnie w trzech płaszczyznach. To jest eksperyment gospodarczy, to jest eksperyment polityczny i to jest eksperyment ideologiczny. Warto zapytać bowiem, jaka ideologia jest obowiązująca na terenie Unii Europejskiej. Odpowiedź brzmi, to jest tak zwana polityczna poprawność, czyli marksizm kulturowy. Czyli marksizm kulturowy. Marksizm kulturowy to jest odmiana marksizmu, której, że tak powiem, wynalazcą był taki włoski komunista Antoni Gramsci w latach 20 wieku, który się zastanawiał nad tym, co właściwie człowieka trzyma w niewoli, czyli jaki to jest główny taki czynnik alienujący, jak to oni nazywali. I doszedł do wniosku, że nie przemoc zewnętrzna jest tym głównym czynnikiem zniewalającym, tylko kultura burżuazyjna. Dlaczego? Bo ta kultura burżuazyjna, którą on rozumiał bardzo szeroko, dostarcza człowiekowi kategorii, przy pomocy których on myśli, porównuje, wybiera, ocenia i tak dalej. I jeśli nawet chce się zbuntować przeciwko tej kulturze, a na tym właśnie polega istota rewolucji,
to on się buntuje przy mocy tych kategorii, w których ta kultura mu dostarcza, więc jego bunt jest nieskuteczny. Jego bunt jest groteskowy. I żeby przeprowadzić rewolucję komunistyczną, to Gramsci uważał, że do kultury burżuazyjnej należy wprowadzić tak zwanego ducha rozłamu, to znaczy tym kategoriom kulturowym trzeba nadać zupełnie odmienną treść. I dlatego batalia współczesna o przeprowadzenie rewolucji komunistycznej dokonuje się przede wszystkim na terenie kulturowym. A ponieważ religia jest bardzo istotnym elementem każdej kultury, to ci rewolucjoniści, których kultowa pieśń, jak pamiętamy, zawiera taki m.in. zwrot: przeszłości ślad, dłoń nasza zmiata. Jaki przeszłości ślad? Tym śladem przeszłości jest cywilizacja łacińska, której dwie wpływowe grupy nienawidzą: Żydzi i socjaliści. Te grupy się nakładają częściowo na siebie, ale nie zupełnie. I z cywilizacją łacińską walczą. I to się dzieje w całej Europie. Między innymi Kościołem, no bo to jest ten eksponent, to jest ten wyraziciel, to jest ten depozytariusz tej części kultury. Więc walczają tam. Ale na terenie Polski to jeszcze ma inny wymiar. I bardzo ładnie to, bo duchowieństwo, czyli ta kadra Kościoła katolickiego, to jest część narodowej warstwy przywódczej. I w ramach walki z narodową warstwą przywódczą, żeby co robili wszyscy nasi wrogowie? Żeby nas doprowadzić do stanu bezbronności. Zaczynali od tępienia warstwy przywódczej, bo rzeczywiście wtedy jest bezradny się robi. I duchowieństwo to jest część warstwy przywódczej. I chodzi o to, żeby oddzielić tę część warstwy przywódczej od reszty. To nie jest nowy pomysł. To już w starożytności taki grecki bajarz Ezop opowiadał taką bajkę. Jak wilki walczyły z owcami, ale nie mogły owiec pokonać, ponieważ po stronie owiec walczyły owczarki. Więc wilki wpadły na pomysł i wysłały do owiec delegację, która owcom wyjaśniła: słuchajcie, my do was tu właśnie nic nie mamy. To wszystko przez te owczarki, bo gdyby nie owczarki, to między nami zapanowałby pokój. One jączą, one tutaj nas dzielą. Więc w interesie pokoju między nami wydajcie nam te owczarki. I owce wilkom uwierzyły. No, finału nie trzeba się domyślać, że nastąpiło rozgromienie całkowite owiec. I to jest właśnie operacja, która ma na celu, ta medialna, o której pan mówił, wykreowanie wizerunku duchowieństwa katolickiego jako bandy porażonej priapizmem hipokrytów. I chodzi o to, żeby podejmować zaufanie katolickich mas do własnych kadr przywódczych. Inna rzecz, że trzeba powiedzieć, że po śmierci prymasa Wyszyńskiego w szeregach duchowieństwa nastąpiło bardzo poważne rozróżnienie dyscypliny. To fakt jest. Ale to jest jedna sprawa, a to jest druga sprawa. I trzeba sobie zdawać z tej różnicy sprawę właśnie. Trzeba przywrócić dyscyplinę. Jak ja czasami widzę, jak się różni ojczykowie wypowiadają, to naprawdę za czasów prymasa Wyszyńskiego by został zesłany na pokutę o chlebie i nogę. I by zaraz rozumu naprawił. Zaraz by został naprostowany. Duch Święty by go oświecił w jednej chwili. No ale teraz po prostu, jest coś takiego, mamy kryzys przywództwa, w Kościele również. I dopóki on nie zostanie opanowany, no to będzie każdy sobie, będzie tam robił. Na razie nie widać, że tak powiem, światełka w tunelu, ale no, może się doczekać. Bo to wiecie Państwo, to się ujawniło w wielu przypadkach, ale to jak jest kryzys przywództwa, to czasami jest tak,
powiedzmy, jest jakiś